Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 35. odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, dzisiaj zacznijmy sobie od tego zadania pobocznego. W ogóle tutaj widzę, że mamy jakieś... Czy zechce mi potrzeb? Nie denerwuj mnie. Mamy tutaj jakieś placki ziemi i chciałabym spróbować to zamieść. Czy dostanę za to jakieś punkty doświadczenia, bo teraz to w ogóle zauważyłam. Mamy bardzo dużo grubych ryb. Gdzie mam miotłę? Na pewno jakąś miotłę mam. No nie mówcie mi, że nie mam miotły, no nie uwierzę w to. Ja miotły nie sprzedawałam. Oczywiście, że mam. Musimy chyba podejść trochę bliżej. Nie, widzę, że nie mogę nic z tym zrobić. Dobrze, ale zacznijmy sobie od tego typka. Wyglądasz mi na... My już z nim rozmawialiśmy. Jasne. Więc... Ruszaj. Zróbmy to zadanie. Teraz już nie powinno ono stanowić żadnych problemów, tak jak wtedy. Oczywiście będzie to zasadzka. Trzymaj. Jak najbardziej. I co? I będziemy szli za gościem. To będzie zadanie, którym się zajmiemy, czyli zadanie dostawa materiałów. Później przejdziemy się, żeby zrobić zadania dla czeladników w mieście. Czyli zaczniemy najpierw najprawdopodobniej od Fridy, a później od tamtego ziomka, który jest niby w porcie. Wydaje mi się, że będzie to dobry pomysł. Ja się tutaj zapiszę, bo będziemy zaraz skręcać w boczną alejkę, żebyśmy mieli dużo bliżej zapis, więc od tego dzisiaj zaczynamy. Druga sprawa jest taka, że pobiegniemy w stronę klasztoru, żebyśmy sobie wydali pieniądze na runę teleportacyjną do klasztoru, ponieważ no, wydaje mi się, że będzie ona dosyć przydatna. W ogóle trudna kradzież jest u ciebie. Dobra, jest. Jakie twoje? Nie oddam ci mojego złota, dawaj ten kontrakt. Co ja będę z tego miał? Oczywiście nie oddamy. Nie, no to zapraszam. Teraz cię mam! Błagam. Wy nie powinniście mi raczej problemów robić. Oczywiście nie musimy ich dobijać. Wygrałeś. Zostawimy cię w spokoju. Mój łeb. Z takim ciosem to nic dziwnego, że masz tyle złota. No i mamy dostawę materiałów, zadanie wykonane. Teraz tak, przejdziemy się jak najszybciej w stronę klasztoru. Myślę, którędy. Czy tędy? Może być w sumie tędy chyba. Jeszcze bym chciała, ale to nie tutaj. Będziemy prawdopodobnie dzisiaj teleportować się też w stronę Silbach. Tak mi się wydaje, że tak powinniśmy zrobić. Natomiast, no nie wiem. Zobaczę się jeszcze. Dlatego, że najzwyczajniej w świecie chciałabym tam zająć się tymi topielcami, bo tam na pewno jeszcze jakieś w okolicy tego mostu, który naprawialiśmy, są na przykład. Więc będziemy mogli wtedy pozbierać sobie ziarna, że tak powiem. Ziarna? No tak, nasiona, o. Nasiona z tych żołądków, tak? Tych zwierząt. Dobrze, ale najpierw idziemy do klasztoru kupić sobie runę. Będziemy mieli wtedy możliwość teleportacji się też do innych miejsc jakby w mieście. I widzę, że się zapędziłam. Powinnam przejść tutaj. Będziemy mogli się teleportować nie tylko do kapliczki Adanosa, ale również do kościoła Inosa. I wtedy będziemy mieli dużo łatwiej tutaj z podróżowaniem po tym mieście. To są dwa takie punkty, gdzie na przykład z takiego kościoła będziemy mieli bliżej na przykład do początku miasta, a z tamtego punktu będziemy mieli na przykład bliżej do portu. Oczywiście do kapliczki Adanosa już mamy teleport. Natomiast no, do kościoła Innosa również się przyda. Takie mam odczucie.
Także wydamy te 100 sztuk złota. Tengral, witam cię serdecznie. Pohandlujmy. I sprzedam ci, a raczej kupię od ciebie runę teleportacyjną. I jeszcze chciałabym zajrzeć do paru miejsc. Pójdziemy w stronę kapliczki Adanosa. Tam również w okolicy mamy to zadanie z tą harpią Alice, więc też się tym zajmiemy. Natomiast będziemy musieli się przespać do północy, jeżeli chcemy to zrobić. Raczej tak bezszelestnie. Wtedy po prostu się przekradniemy. Wydaje mi się, że my się umiemy skradać. Ale jeszcze przy okazji chciałabym wejść na chwilę do slumsów. Ponieważ tutaj jest ukryte jedno zadanie, którego ja nie odkryłam. Ukryte, nie ukryte, nie doszłam jakimś cudem do tego zadania. W ogóle nie wiem, czy my możemy też to robić. Tak, możemy. Jest quest z odpalaniem koksowników i wydaje mi się, że możemy spróbować to zrobić. Przynajmniej zgarnąć troszeczkę expa dodatkowego. Też odkryłam to już po czasie, że takie zadanie istnieje. To jest inne rozwiązanie zadania Gambit Królewski, które robiliśmy jakiś czas temu. A konkretnie dostajemy wtedy... Możemy iść przecież do... Jak pamiętacie... Kto mnie atakuje? Schowaj tę broń! Rozsądnie! Agresywny biedak. Pożałuję z tego! No. Do widzenia. Aż w poddeski się wpakował i chyba nic z niego raczej nie wyciągnę już. Ale jest to, jeżeli byśmy robili zadanie, oczywiście Gambit Królewski, tak, które robiliśmy, to możemy wziąć książkę od magów wody. Tak. I wtedy w zamian za jakby tą księgę robimy właśnie tutaj takie oto zadanie. To jest obywatelka. Gdzie jest to miejsce, do którego ja chcę trafić? No nie widzę go bardzo na razie. Natomiast no troszeczkę expa się nam przyda. Tutaj gdzieś powinien być taki magazyn. Natomiast ja nie widzę nigdzie tego magazynu. Tam już wychodzimy stąd. Tu jest czyjaś chata. Czego ty tam szukałeś? To jest obywatelka. No dobrze, to jeszcze się przebiegniemy. Ale to jest inne wyjście. Wtedy dostajemy jakby od tego maga tą księgę za darmo. Ale pod warunkiem, że właśnie rozpalimy w dzielnicy biedoty te koksowniki. Żeby ci mieszkańcy mieli po prostu cieplej. No. I też niby, że ogień ma tam odganiać szczury. O, jesteśmy w tym miejscu, gdzie chciałam się dostać. Ej ty, podejdź tu na chwilę. Nie wyglądasz mi na ostatnią ofermę. Powiedz mi, nie chciałbyś może dać komuś po mordzie i dostać za to kilka złotych monet? Co to za oferta? Sprawa jest prosta. Mam tutaj mały magazyn i organizuję w nim od czasu do czasu przyjacielskie pojedynki dla mieszkańców naszej wyspy. Jesteś zainteresowany? Przyjdź wieczorem. Z pewnością znajdzie się ktoś, z kim będziesz mógł się zmierzyć. Dokładnie. Jakie są zasady? Jakie są zasady? W zależności od dnia i nastrojów publiczności walczymy na pięści lub na broń białą. Nie używamy żadnej broni strzeleckiej ani magii. Mhm. Walka trwa do czasu, aż jeden z uczestników nie padnie na ziemię. Nikogo nie zabijamy. Gdybym pozwalała tym łachudrom się mordować, to szybko straciłabym zawodników. Każdy uczestnik wpłaca opłatę za wzięcie udziału w walce. W zależności od renomy twojego przeciwnika, opłata może się znacząco różnić. Okay. Wygrany otrzymuje dwukrotność tego, co wpłacił, plus czasami jakieś dodatkowe nagrody. Ja zgarniam całość zakładów i wszyscy wychodzą szczęśliwi. A, i jeszcze jedno. Nie używamy tutaj żadnych imion. Nie opowiadamy o tym, co się dzieje na arenie poza areną. Okej. Na razie nie będziemy walczyć, natomiast właśnie chciałam sobie to zadanie odblokować. Trzeba było mnie spytać wcześniej. Tutaj już mamy odpalony koksownik. Tutaj jest jeszcze jeden. Naprawdę w to wierzysz? No, warto to poodpalać. Też musimy uzbierać złoto, bo ja bym chciała się nauczyć tej arcytrudnej... O matko boska! Tej arcytrudnej kradzieży kieszonkowej.
Boże, drodzy. Dobra, wydaje mi się, że to są wszystkie koksowniki, które mogliśmy odpalić. No i tak. I co? Idziemy w takim razie w okolice kapliczki. A to wy, panowie, tak. Okej. Okay. Tu jest jeszcze jeden koksownik. No i dobrze. Trzeba było mnie spytać wcześniej. Idziemy w stronę oczywiście kaplicy Adanosa. A konkretniej w stronę oczywiście naszego ukochanego sklepu. Przejdziemy sobie tędy. Tylko wydaje mi się tutaj u Kowala warto będzie przespać, bo on ma tutaj oczywiście łóżko. Także skorzystajmy i prześpijmy się od razu do północy. No tak jak... Wynocha z mojego łóżka. Już wychodzę, stary, już. Już mnie tu nie ma. Już sobie śpi spokojnie. No my będziemy mogli teraz poszpyrać u Alice. Czy ja mam skradanie? Mam skradanie, dobrze. To świetnie. Bałam się, że nie umiemy się skradać, ale na szczęście... Nie mamy z tym najmniejszych problemów. Odpalimy zaraz pochodnie, żebyście cokolwiek w ogóle widzieli. I mamy dzisiaj dwie misje do wykonania nocą, jak na mój gust. Miejmy nadzieję, że nikt nas tutaj nie przyuważy, że ja sobie tutaj wchodzę, oczywiście. Alice powinna już spać, także to bez problemu. Zgasimy za chwilę pochodnie. Niepotrzebna nam raczej tutaj będzie. Wiemy, że ma za ladą przycisk. Tak, nie ma jej, natomiast jej harpia sobie tutaj siedzi. Gorzej, jeżeli od Alice najpierw będziemy musieli wykraść jakiś klucz, ale wydaje mi się, że raczej nie. Ciekawe, czy ta harpia mnie będzie chciała... Czy ona mi leje? O, Holender. Ała! Wiecie co? Rozumiem, że ja muszę ją chyba... Okej, wpadłaś w teksturę. No to żeśmy narobili hałasu. Praca dla łuczarza. Udało mi się otworzyć klatkę. Harpia narobiła niezłego bałaganu w sklepie Alice. Mogę teraz wrócić do Fridy z dobrą nowiną. Nic no gorzej, że ja tą harpię aż zabiłam. Dobra, ale to nie ja jakby, co? Mam nadzieję, że quest się nie zepsuł. To wiecie co? Może pobiegnijmy najpierw do Fridy? Albo nie, no dobra. No, jakby wydaje mi się, że to było nieuniknione, że trzeba było jednak tą harpię zabić, skoro ona jakby chciała mnie atakować. Dobrze. A my jeszcze mamy tutaj zadanie przecież w nocy w tym porcie. To nie jest ten quest? Tutaj ludzie stoją. A to nie, to pijanie marynarza. Sprawdźmy to przy okazji. Straż nocna. Otmak szepcze o mnie dobrze... jeśli pomogę w rozładowaniu statku Avenat. Po zmroku do portu, tam gdzie cumują okręty. To wiecie co to za chwilę? Hej, hej, hej! Chodź młody, napij się z nami. Nasze zdrowie. A orków niech się szlak trafi. Okej. No dobrze. Wiecie co? Zapiszemy się może na innym slocie. Żeby nie było, że ta harpia jednak była potrzebna komuś. Dopóki nie oddam zadania, to będziemy się zapisywać ręcznie, a nie F5-kami. Na razie nie idziemy na rozładunek tego statku. Natomiast była tutaj mowa... O tym jakimś warsztacie, no nie? To było tu? Czy gdzieś tutaj? Co tu jest w ogóle, cholera? Dobra, sprawdźmy to. Praca dla cieśli. Na wszelki wypadek mam też ukraść narzędzia z warsztatu. Warsztat konkurencji znajduje się w porcie pomiędzy targiem rybnym a wysokim domem w budowie. Okej, to jest ten dom, rozumiem. A targ rybny... No jest tutaj. Ewentualnie wysoki dom w budowie. Albo to. No to gdzie ten warsztat jest? Może tutaj jest ten warsztat? Nie wiem, przekradnę się może.
Tu jest Kaleb. Wydawało mi się, że ten strażnik się na mnie gapi. Nie no, nie wydaje mi się, że to jest tu. To nie jest ten dom. To jest chyba... Tutaj jest ten dom. Tu jest gdzieś jakiś warsztat, chyba na górze. Okej. Kim ty jesteś? Hej, ty! No kurde. O, Holender! Co to za bandyci? O cholera. Okej. O Holender, co tu się dzieje w ogóle? Tu nic nie ma. Natomiast... Bandyci tak po prostu w mieście? W ogóle rozbraja mnie to, że oni nic kompletnie przy sobie w sumie nie mają. Tu są jakieś kuferki, wiecie co? Może byśmy pootwierali to? Kurde, miałam nie robić F5, ale w sumie najwyżej się wczytam. Później jakby się coś popsuło. Prawo, 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 lewo, prawo, prawo. Okej. Okay. Mały kołczan, mały... Ciężki pas myśliwski. Okej. Okay. I drugi kufer. Prawo, przepraszam, lewo, lewo. Lewo, lewo, prawo. Okej. Okay. Mamy skóry, nawet skórę brzytwiaka. O kurde. To będzie co sprzedawać Fridzie. Ale rozumiem, że to w takim razie nie jest tutaj. Może bym tak pochodziła z telekinezą i bym może znalazła wtedy ten warsztat. Mi się wydawało, że to jest tutaj gdzieś. Oni tutaj jakiś czas piłowali drewno. Tu jest chyba Otmar. Natomiast no ja nie chcę na razie z nim jakby działać. No to wygląda jakby to był ten warsztat. Skórzany mieszek jest na górze. Czy to jest to otwarcie, te drzwi? Nie masz tu czego szukać. Okej, tutaj jakiś zwykły robotnik śpi. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Tu ktoś jest? Nie mam pojęcia. Kurde, chciałam telekinezę sobie wyjąć. Jest zestaw narzędzi ślusarskich. Dobra, znalazłam. To co, zaraz się myślę, że poskradamy. Wydaje mi się, że jeszcze dzisiaj, skoro będzie noc, to zrobimy to zadanie dla gildii. Mamy pracę dla cieści, zestaw i mamy kufry. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Łój, piła, wytrych, certyfikat zakupu kufra. Nie wiem, obgrabujemy je wszystkie. Prawo, 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 lewo, prawo, 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 lewo, prawo. Łupka żelazna, drewno do wyrobu, młotek, certyfikat zakupu kufra. No i mamy ostatni kufer. Dobra, zapiszę się przed tym kufrem, bo połamałam dużo wytrychów. Przydałoby się trochę więcej zręczności. Chociaż albo nie umiejętności otwierania. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. I mamy... certyfikaty też. Praca dla cieśli. Super, czyli mamy drugie zadanie wykonane. Teraz tylko trzeba będzie je oddać. To co? Myślę, że pobiegniemy do Otmara w takim razie, bo widziałam, że tutaj stał. I pomożemy w rozładunku. Coś czuję, że to będzie jakaś faktycznie szamrane jakieś interesy i sprawy.
Ale jak już jesteśmy tutaj, to skorzystajmy. A to nie, to jest Varin. To ja nie wiem, który to jest statek. Może to być ten, tutaj po lewej. Rud. Dlaczego nie pracujesz? A jak mam pracować? No powiedz mi, jak mam pracować w stoczni, mając sprawną tylko jedną rękę? Przecież obie są potrzebne. Od czasu do czasu próbuję coś zdziałać, ale jak tak dalej pójdzie, to stracę pracę. W końcu kto przy normalnych zmysłach będzie płacił komuś mało wydajnemu? Jak mnie wywalą, to zwolni się stanowisko i będzie można je zająć. Same korzyści. Dlaczego masz sprawną tylko jedną rękę? Złamałem sobie rękę jak... A nie interesuj się w jaki sposób. Po prostu złamałem i tyle. Czemu nie pójdziesz do magów? Wyleczą cię. A spieprzaj mi z magami, parszywcy łamiący prawa natury. Ot co? Jak tylko jakiegoś widzę, to już mnie wszędzie kila. Jesteś młody, wy to na wszystko patrzycie tak ufnie. Wierzycie w te gadki o pomocy potrzebującym. Kiedy nabierzesz doświadczenia, zrozumiesz, że lepiej trzymać rękę na pulsie. Właśnie z tego waszego braku rozsądku bierze się mój problem. Inni ludzie latają do magów z byle czym, więc medyków teraz jak na lekarstwo. Nie przypuszczałem, że ufając magom, tak bardzo się przyczyniam do upadku społeczeństwa. No, to teraz już rozumiesz. Ale spokojnie, możesz to wszystko naprawić. Jako młodzieniaszek na pewno masz dużo wolnego czasu i sił. Jeśli zrobisz, o co cię proszę, to możesz być pewien, że ci się odwdzięczę. Okej. Okay. Powiedz, co mam zrobić. Jak to co? Aleś ty niedomyślny. Znajdź mi kogoś, kto potrafi nastawić bark. Tylko, żeby miał w tym wprawę. Nie chcę żadnego konowała. I żeby nie był za drogi. Nie mogę wydać całego majątku na jedną operację. Oczywiście. W końcu na czym oszczędzać, jak nie na zdrowiu? Hej, młody! Nie bądź bezczelny! Idź już! Szkoda tracić czasu! Na starość będziesz pluł sobie w brodę, że nie wykorzystałeś każdej chwili na coś pożytecznego. Okej, okay, naturalne metody. Jest jeden cyrulik, czyli lekarz, pracownik dźwigu. Natomiast no my na razie... Marynarz. Szkoda, że nie można sprawdzić, jak te statki się nazywają. No bo nie do końca wiem, który statek mamy wyładowywać, no nie? Co ty robisz, stary? No właśnie, przy okazji, ja pominęłam tutaj ekstrakt leczniczy, także wróciliśmy po niego. Jej! Dobra, czyli to nie jest ten statek. No dobra, to poszukajmy innego statku, na który można wejść. Chociaż nie powiem, najbardziej bym oddała te zadania jednak do naszych oczywiście osób, u których możemy być radnikiem. A tym się zajęła jednak kiedy indziej. Chyba tak zrobimy, bo nie spieszy nam się jakoś bardzo. Chociaż z drugiej strony podejrzewam, że to zadanie jakoś nie jest bardzo, no... Nie wiadomo jakie. W Avarin. Ty mi coś możesz powiedzieć? Nie. O mój Boże, prawie wypadłam za barierkę. Dobra, może tutaj. Ktoś będzie na nas czekał. Tu jest tu parę statków. Strażnik miejski. Tu jest pracownik oczywiście dźwigu. Ryby sprzedam tanio. 20 sztuk złota za cały kosz. A dawaj. Daj te ryby. Ależ proszę bardzo. Te ryby śmierdzą. Co? To ryba, a nie kwiaty. Musi śmierdzieć. Smacznego. Aha. Okej, widzę, że chłop zwiał. Czy ja wreszcie dotarłam na miejsce? To jest pan przewodnik. No tu jest kolejny statek, do którego mogę wejść, że tak powiem. I tu są nawet jacyś ludzie.
No, do innych statków już nie możemy wejść na pokład, tylko na te dwa. Więc skoro mamy pomóc w rozładunku, no to podejrzewam, że to tu. Fulko. Kradzież dość prosta. Asystent Fulko. No widzę, że tutaj za bardzo nikogo nie ma. Ani nie mogę zbytnio niczego tu zrobić. Bardzo dziwna sprawa. Wiecie co, jeszcze raz sprawdzimy. Dzielnica pięści? Nie, Straż Nocna. Tam, gdzie cumują okręty, no to jesteśmy w miejscu, gdzie cumują. Tu jest oczywiście przewoźnik. Tu jeszcze ktoś stoi. Stary rybak. Cześć młody, nie masz przy sobie może jakiegoś piwa? Z chęcią wymienię się za parę ryb. Piwo dla ciebie. Dzięki wielkie, te ryby są bardzo świeże. Przed chwilą jeszcze pływały w morzu. Okej, cztery ryby dostałam. Dobra, wiecie co, skoro nie mogę tutaj znaleźć tego, czego potrzebuję, to myślę, że wrócimy sobie teraz do naszych czeladników, żeby oddać im te zadania. I będziemy szli w stronę Silbach, czyli konkretniej prawdopodobnie przeteleportujemy się wtedy już z klasztoru Inosa, bo tak będzie najbliżej. No to co? Biegniemy szybko do naszych czeladników. Czeladników? Nie można tak chyba powiedzieć. Halo? Daj mi spokój. Okej. Niech wam będzie. To co, wracamy. Frida jest oczywiście na głównym placu. Tutaj będziemy mieli chyba blisko do innych czeladników. I teraz tak, lewo, prawo, tutaj będziemy szli. My idziemy do cieśli. Tak? Tak, dobrze kojarzę. Idziemy do cieśli. Podejrzany typ. No dobra. Tu miodek w ogóle. Pomyliły mi się uliczki. Do rzeźnika na razie nie idziemy, bo nie mamy tego, co on chce od nas. Mi się wydaje, że będziemy musieli kupić jednak mięso. Bo nie mam tego wszystkiego na tyle, na ile trzeba. Śpisz? Stary? No, na piętrze masz jakby... Ale masz duże mieszkanie, chłopie. Sigrid. Czego tutaj węszysz? Spadaj. Czego tu? Naprawdę nie załatwię nic. W ogóle Sigrid to jest twoja żona? Ciekawe. Nie wiedziałam tego. Rozsądnie. Dobra, już wychodzę. Czyli co, musimy się u kogoś kimnąć. Chociaż w teorii robi się widno, ale w praktyce oczywiście nic to nam nie da. Może kowalowi podkradniemy łóżko, co? O, masz drugie wolne. Czego u diabła chce? Niczego nie chcę, chłopie. Chcę tylko się przespać do rana. Żeby wszyscy ludzie powstawali. W sumie będzie tu też mniej podejrzane, jak będziemy za dnia oczywiście gdzieś chodzić. No dobrze. No i kurde, gdzie ja bym polazła? Cholera. Oczywiście tutaj musimy się udać. Cześć, Davis. Hej, ty. Zrobiłem to, mamy kolejny o co poziom. Prosiłeś. Dobrze, bardzo dobrze. Znalazłeś coś w skrzyniach? W skrzyniach były tylko te papiery, ale mam też narzędzia. Dokładnie to miałeś znaleźć. Dzięki tym papierom będę w stanie przekonać połowę miasta, że to u mnie warto kupować skrzynie. Tak czy inaczej, nie słyszałem, by ktoś mówił o portowym złodzieju złapanym na gorącym uczynku, więc poradziłeś sobie z tym całkiem nieźle. Mhm. Jak dla mnie, możesz zostać moim czeladnikiem już teraz. Okej, na razie oczywiście nie zostajemy czeladnikiem.
Ja w ogóle, tak jak mówię, chyba zostanę czeladnikiem u Fridy. Natomiast no, musimy najpierw wykonać pozostałe oczywiście zadania. Czyli co, idziemy teraz właśnie do Fridy. Oddamy jej również zadanie. Mam nadzieję, że zabicie tej harpii nie sprawiło, że coś się popsuło. Bo byłoby, nie powiem, no niedobrze by było po prostu. I musimy jeszcze znaleźć Trulika, który jest gdzieś tutaj obok. Ja u niego nigdy nie byłam, z tego co kojarzę. I to jest chyba tutaj dosłownie. I tu. Witam cię, Figaro. Hej, ty. Nie byliśmy u ciebie. Ale... Jesteś kimś w rodzaju lekarza? Prawie trafiłeś, kolego. Jestem Cyrulikiem. Czym właściwie zajmuje się Cyrulik? Upuszczaniem krwi, amputacją kończyn i goleniem. Jasne. Tych śmierdzących zawszałych brud. Okej. Ile bierzesz za nastawienie barku? Niewiele. Skromne 70 sztuk złota. Nie mógłbyś trochę zejść z ceny? A dlaczego miałbym to zrobić? Nie mogę sobie pozwolić na szastanie gotówką. Takie czasy. A ja nie mogę sobie pozwolić na leczenie ludzi za darmo. I tak nie mam za wielu klientów. Magowie nic nie biorą za swoje usługi, więc sporo mieszkańców idzie po pomoc do nich. A jakbym ci w czymś pomógł? No i teraz mówisz z sensem. Tak się składa, że potrzebuję kilku roślin, by sporządzić nową partię lekarstw. Przynieś mi, powiedzmy, 5 rzecznych mirtów. To nie wezmę pieniędzy za zabieg. Gdzie mogę znaleźć ten mirt? Przeszukaj fosę wokół miasta. Tam mają dobre warunki do rozwoju, więc pewnie znajdziesz odpowiednią ilość. Zaraz wracam. Wydaje mi się, że mamy. Mam dla ciebie mirt. Świetnie. Z którym barkiem jest źle? Nie z moim. Płacę za pomoc Rudowi, jednemu ze stoczniowców. A co, ten skąpiec już nawet z własnych pieniędzy nie może się wyleczyć? Nieważne. Chodźmy, nie lubię tracić czasu. Okej, okay, czyli nastawisz mu ten bark... O Boże. Jakie to jest straszne. Tak po prostu pobiegniemy mu nastawić bark. No okej. Okay. Kurde, tylko że ja chciałam do Fridy jeszcze zajrzeć. No ale dobra, no. Frida nam oczywiście nie ucieknie. Wiecie, przynajmniej robimy też teraz jakieś zadanie, więc to jest też na pewno jakiś plus. I tak się zastanawiam, czy jeszcze damy radę coś dzisiaj zrobić. Na pewno damy radę w sumie przeteleportować się do okolic Silbach i może kupić mięso, bo mi się wydaje, że owcy mięsa na pewno nie zdobędę nigdzie już. No, nie widziałam nigdzie owiec. Zresztą, no, zabijanie owiec jest takie... No kurde, w sensie ja wiem, no. Mięso i tym podobne rzeczy, no logiczna sprawa. Natomiast, no to nie zmienia faktu, że jakby... Jedne miejsce, gdzie kojarzę, gdzie są owce, to jest oczywiście, owce są to naszego pasterza w Silbach, któremu pomogliśmy znaleźć jego barana, Brusa, ale to jest jedyna owca, o której ja w ogóle mam jakiekolwiek pojęcie, nie? No i kurde, tak to bywa. No dobra, spróbujmy zrobić to zadanie, przynajmniej to. A, już widzę, że ty siedzisz tutaj w ciągu dnia. Sprowadziłem pomoc. 700 expa. Co to za jeden? Gdybyś wyszedł poza obręb portu, znalazłbyś go bez problemu. Zgodził się nastawić twój bark. A ile to będzie kosztować? Nic. Załatwiłem ci darmowy zabieg. Darmowy? Brzmi to podejrzanie. Na pewno jest to jakiś porządny cyrulik, a nie pierwszy lepszy konowa? Jak ci się nie podoba, możesz iść do magów. Nie, to odpada. Dobra, niech będzie. Mam nadzieję, że zrobi to szybko i sprawnie. To już wszystko? Dobra, nie było tak źle. Doprawdy? Tak, dobra, czyli teraz mam ci coś dać w zamian. Wypadałoby. Cóż, faktycznie, wypadałoby się odwdzięczyć. O, mam pomysł.
Proszę. Co? To tyle? A czego się spodziewałeś? Gdybyś załatwił mi porządnego lekarza, dostałbyś więcej. Za brak komfortu nie dostaniesz premii. Co? Wspaniale. Jakiego komfortu, chłopie? Nie wiem, zarobiona jestem. Idę stąd. Idziemy do Fridy. Idziemy do Fridy. Znowu. Tą samą drogę. Matko Boska. I jak widzicie, no, jak już mówiłam, był moment, że dziennik nam się skurczył, teraz znowu dziennik się nam powiększył. No cóż, mamy tych zadań dosyć dużo do zrobienia mimo wszystko. Chociaż no, jak zrobimy zadania dla mistrzów, u których możemy być czeladnikami, no to powinno być wszystko okej. Więc no raczej bez problemu. Natomiast... No, wtedy już nam mało zostanie tego wszystkiego, z czego ogólnie mamy też chyba jedną czy dwie misje główne, więc też nie ma co marudzić jakoś bardzo, że jest jakiś kłopot z czymkolwiek. Przecież okropne. Dobra, jesteśmy już coraz bliżej. Wszyscy mają teraz ciężko. Poczekaj chwilę. Wyglądasz mi na porządnego gościa. Powiedz, mam coś na twarzy? Ludzie patrzą się na mnie jakoś dziwnie. Niektórzy się śmieją, ale nikt nie chce mi powiedzieć, co jest nie tak. A sam jestem nieco zagubiony. Ostatnie, co pamiętam, to picie wina z moim dobrym przyjacielem. Padłeś ofiarą złośliwego żartu. Co? Co masz na myśli? Twój znajomy potraktował twoje włosy i zarost brzytwą. Lekko mówiąc, widać pewne braki. Cholera! Niech ja tylko dorwę tego łajdaka! No i dobra, dostaliśmy za to jeszcze dodatkowy expik. Też chciałabym się udać właśnie do Laudusa, żeby mu oddać runy. Nie mówimy oczywiście o runach teleportacyjnych, tylko o runach, których i tak nie użyjemy. Czyli konkretniej mowa o na przykład runie, tam nie wiem, lodowego, nie wiem... pocisku i takich rzeczy. Ja część run sprzedałam i szkoda, ponieważ mogliśmy za nie dostać dużo expa, zresztą sami zobaczycie, bo za jedną runę jest 250 sztuk złota. To jest naprawdę bardzo dużo. No ale mówi się trudno i idzie się dalej. Teraz pójdziemy w takim razie do Fridy. Słyszałam, że udało ci się wypełnić zadanie. Gratulacje. Już o tym słyszałaś? Człowieku, niezła awantura się z tego zrobiła. Aż tutaj słyszałam krzyki. Mam tylko nadzieję, że nikt zbytnio nie ucierpiał. Ale mniejsza o to. Ważne, że potwierdziłeś swoją użyteczność. Jeśli chcesz zostać moim czeladnikiem, to nie ma problemu. Możemy załatwić formalności. Okej. No to na razie, w takim razie to by było wszystko. Praca nauczarza i zostało nam praca dla rzeźnika, praca dla alchemika, dzielnica pięści, nieuczciwa konkurencja. Co to jest? A no tak, powiew północy, gorączka złota. Dobra, wiecie co? Powinniśmy kończyć odcinek, natomiast ja jeszcze przejdę się do kaplicy Inosa i przeniesiemy się na szybko do Silbach i pójdziemy do rzeźnika. No kurna, chłopie, nie denerwuj mnie, ile możesz prosić mnie o pieniądze razy już? Kurna, przechodzę chyba już 10, czy jak nie 20 raz obok niego i mnie zagaduje średnio co drugi raz. Masakra. Ojej, no dobrze. Tak jak mówię, skorzystamy z tego miejsca w kaplicy tutaj. Już prawie się zagalopowałam. Mi się przypomniało, że tutaj jest właśnie punkt teleportacji, a nie w samym klasztorze. Także skorzystajmy. Silbach. I co? I przejdziemy się jeszcze na szybko do rzeźnika. I miejmy nadzieję, że to będzie wszystko, co będę musiała robić. Chcę po prostu sprawdzić, czy możemy u rzeźnika kupić na przykład przede wszystkim
mięso owcy. Nie chcę zabijać tych owieczek, które są tam w zagrodzie, więc no będziemy musieli te trzy kawałki, myślę, że kupić. Wiadomo, tamten rzeźnik, u którego chcemy zostać czeladnikiem, nam tego nie sprzeda, no bo chcemy być jego czeladnikiem, no banalna sprawa, prawda? Natomiast może ty, Remi, będziesz miał troszeczkę mięsa owcy. Mięso z dzika i ogólnie mięso kraba to wydaje mi się, że załatwimy sami w momencie, gdy pójdziemy na nie zapolować, ale mięso owcy się przyda. Masz surowe mięso owcy. To ja sobie ustawię tutaj na owce. Mamy z dzika tylko 4 kawałki. No dobrze, ale możemy zapolować na dzika, więc to nie ma problemu. Ścierwojad, owca. Mamy 5 owcy. Ty nie masz dzika, więc musimy na dziki akurat sobie sami zapolować. No dobrze. Moi drodzy, wydaje mi się, że to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten materiał, gdzie dokończymy sobie oczywiście, w sensie w kolejnym materiale, dokończymy sobie zadania na czeladnika z miasta i zajmiemy się jeszcze jakimiś poboczniakami, bo myślę, że jeszcze linię fabularną, główną zostawimy sobie na później. Może poekspimy, pozwiedzamy nowe tereny, bo znów myślę, że przyszedł na to czas, żeby poekspić, pochodzić, pozwiedzać. Nauczymy się też prawdopodobnie dziś jakoś w okolicy kowalstwa, ponieważ mamy nowe punkty. No cóż, tak czy inaczej, dzięki Wam bardzo, trzymajcie się i cześć!